To są dwie imprezy, które chcemy uczcić wraz z mieszkańcami Radomska. To jest wjazd pociągu łódzkiej kolei aglomeracyjnej w Warszyc, jak i też osłonięcie wystawy przed Muzeum Regionalnym, wystawy Instytutu Pamięci Narodowej, kapitan Stanisław Sojczyński, nauczyciel, żołnierz, konspirator. Na pociągu zostały wykorzystane rysunki, które są między innymi w broszurze Instytutu Pamięci Narodowej poświęconej tej postaci. I są to rysunki z dwóch najważniejszych akcji, które zostały przeprowadzone w okresie okupacji niemieckiej, czyli rozbicie więzienia w sierpniu 1943 roku, jak i też kolejnej akcji, gdy już trwała partyzantka antykomunistyczna, gdy działało konspiracyjne Wojsko Polskie, czyli akcji rozbicia też więzienia w Radomsku i uwolnienia podkomendnych kapitana Stanisława Sojczyńskiego w Warszyce. Te dwa wydarzenia są istotne dla mieszkańców miasta, tworzą też legendę dowódcy konspiracyjnego Wojska Polskiego, pokazują przede wszystkim jego zaangażowanie w działania niepodległościowe i też w akcje po II wojnie światowej, gdzie wyraźnie istotna była pomoc bieżąca ofiarom komunistycznych represji, pomoc żołnierzom, rodzinom, które cierpiały i znalazły się w rękach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Ta akcja, tak jak wiemy, była też i początkiem końca konspiracyjnego Wojska Polskiego, gdyż to spowodowało niebawem zaangażowanie olbrzymich sił aparatu bezpieczeństwa, aby tego człowieka wytropić, zniszczyć organizację, którą stworzył. I 27 czerwca 1946 roku kapitan Stanisław Sojczyński został aresztowany, zatrzymany w Częstochowie, przewieziony do Łodzi, do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. W grudniu 1946 roku odbył się proces, zaś w lutym, 19 lutego 1947 roku został zamordowany wraz z swoimi podkomendnymi. Do dziś Instytut Pamięci Narodowej szuka jego szczątków. Takie prace są prowadzone m.in. na poligonie wojskowym w Łodzi, na Brusie. Na razie nie przyniosły pożądanego efektu, ale mamy nadzieję, bo badamy nowe miejsca, że uda się znaleźć szczątki bohatera, który został przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego mianowany generałem brygady i znalazł się w panteonie bohaterów państwa polskiego. Bez wątpienia postać Stanisława Sojczyńskiego Warszyca zasługuje na upamiętnienie. Wiele pomysłów i wiele możliwości realizujemy, takich, które upamiętniają postacie historyczne. Na pewno łódzka kolej aglomeracyjna, która swoją obecnością, swoją aktywnością jest obecna w różnych miejscach naszego regionu, to dobre narzędzie, by promować również postaci historyczne, ich dorobek, ich wkład w tradycję i tożsamość naszego regionu. Wiemy doskonale, że by budować teraźniejszość i z perspektywami myśleć o przyszłości, musimy oprzeć się o fundamenty, o wartości, którym służyli żołnierze konspiracyjnego Wojska Polskiego, a Stanisław Sojczyński Warszyc właśnie tutaj w Radomsku. Tutaj na dworcu jest upamiętniony już ze względu na fakt, że miejscowy dworzec nosi imię tego wybitnego polskiego patrioty. Dlatego też połączenie kolejowe między stolicą naszego regionu, a stolicą subregionu radomszczańskiego, bo tak można powiedzieć, również będzie dobrą możliwością przypomnienia i utrwalenia w świadomości mieszkańców dorobku i znaczenia tego wybitnego człowieka.